Głównie te zawodniczki, które dysponują mocnym atakiem forehandowym, top spinowym. Natomiast te, które grają blisko stołu i używają tylko backhandu, raczej nie potrafią grać przeciwko... Ma szansę na zwycięstwo. I tu od razu można powiedzieć, a niby to dlaczego Polki nie potrafią grać przeciwko defensywie, skoro w reprezentacji Polski gra obrończyni. Gra, ale jej nie ma. Jej nie ma. Jest, ona mieszka i trenuje w Chinach. Od 2 lat w tej chwili, no sprawy też rodzinne mają tu niebagatelne znaczenie, kiedyś jej mąż, ale te propozycje na kolejne lata, że przecież mają dziecko. A teraz o, to mówię o tym. To jest ręce, rzucała tylko piłki na drugą stronę. Tak, taki prowokuj. No, teraz chyba bloku tego jeszcze nie. O. Pierwsza taka akcja typowa. Mężczyzn przebijają te piłki niemal w każdej akcji i set nie skończy się przed upływem 10 minut czystego czasu gry, no to wówczas sędziowie decydują o czasówce, serwuje się wtedy na zmianę i ta zawodniczka, która serwuje, zmuszana jest do akcji ofensywnych, bo jeżeli rywalka 13 raz... Backhandy wreszcie błąd. Popełniła Pota, 3-punktowe prowadzenie małe. Ale też widzimy, jak inaczej gra Pota przeciwko defensywie. To było chyba pierwszą piłkę Licien. Tam nie bawiła się w jakieś kombinacje, przebijania, tylko atak. Taki męski styl grania przeciwko defensywie. I zupełnie nie zrażała się tym, że na przykład w pierwszym secie w ogóle nie trafiała. Ona stwierdziła, że nawet kiedy przegrała pierwszego seta, oczywiście tam grała troszeczkę zbyt nerwowo i zbyt mocno, słabo wybierając piłki do tych końcowych uderzeń. Śpieszyła szukanie tych miejsc niedogodnych dla Licien, no i wytrzymała tą próbę. I tam bardzo duża rola trenerki Dzieszop, która sama była defensorką, tak, i doskonale wie, co zrobić, żeby uprzykrzyć życie komuś takiemu jak on. Zrody miało duże znaczenie. Były też sytuacje, zwłaszcza po losowaniu, że zawodnik ślinił i w ten właśnie sposób także wybierano serwis albo stronę stołu. Że przeciwko obronie najważniejsza jest cierpliwość i długo grać cierpliwie. Nagle muszą zacząć mieszać te uderzenia. No i nie wszystkie to wytrzymują, nie wszystkie to potrafią. Zdecydowanie lepiej wychodzi to tym nastawione na ten system gry top spinem niemal w każdych sytuacjach. Cza źle rozpoczęła seta drugiego. No, Georgina Pota gra bardziej cierpliwie. Zmieniła wczoraj Mittelham, to zmieniła w tej chwili Pota. No a 3 próby ataku backendem paliły na panewce, teraz końcowej stołu. Natomiast ja wiem, że mała potrafi dobrze atakować forehandem. Natomiast to jest 4. próba. Tak, widzimy, że nie kwapi się specjalnie do
kończona tych akcji Pota. Pierwszy raz w tym secie, że próba. Mam tę piłkę, przebijam. I tak, przebijam minutę i co? I kończy się tak samo, wale ją w siatkę. No to zagram szybko, tak jak wolę grać, tak jak lubię. Nie chcę grać przeciwko sobie. To jest właśnie problem, że i znów backhand to tak. To kosztuje oczywiście trochę więcej wysiłku. Oj, teraz błąd w serwisie. Nie wszystko chyba tam do końca jest dobrze poukładane w głowie po tych wczorajszych porażkach. Widziałem Państwo, że jest atak forehand. To była kontra po zagraniu to spinowym Poty, ale może też przeskoczyć, nawet kiedy piłka przecież jest skierowana na jej backhand, przeskoczyć i zagrać topspin forehandem, czy też uderzenie. Tych błędów. Przestałem już liczyć. Oczywiście w tym secie już się nic nie wydarzy. Qian chyba też chce, żeby ten set się skończył. No i żeby z innym nastawieniem psychicznym podeszła do seta numer 3. No i jeśli już będą te próby ataku, to niech one będą bardziej urozmaicone. Ta gra rotacyjnie, ale nie mocno. Jak się ogląda coś takiego, co widzą Państwo w tej chwili, to w biorzu to piłka wylądowałaby w siatce albo poza stołem. No wreszcie. No tak. No jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, że te igrzyska europejskie rozgrywane są olimpijskich. Natomiast czy wszyscy są dobrze przygotowani, to już jest sprawa zupełnie inna. Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest końcówka sezonu. Tradycyjnie rozgrywki ligowe kończymy w maju. Czerwiec już jest takim okresem roztrenowania, a potem odpoczynku. Druga połowa czerwca to jest odpoczynek. Zaczynamy znowu przygotowanie do kolejnego sezonu. Wygrały Ligę Mistrzów. Oczywiście. Grały w tej Lidze Mistrzów z drużyną z Zagrzebia i jak tak popatrzymy na składy, to i w jednym i w drugim zespole same czołowania. Tak, grały długo. Na początek sezonu, bo wrzesień przyjmuje się jako początek sezonu 2018-2019, to były Mistrzostwa Europy. Pierwszy, tak. Drugi atak forehandowy. ITTF Challenge. Rozgrywki, z których trzeba startować, żeby zdobywać oczywiście, punkty. Bo trzeba dbać o ranking. Po drodze x rozegranych spotkań w Champions League, rozgrywki ligowe. Tych meczów jest naprawdę sporo, także niektórym zawodnikom czy zawodniczką zaczyna brakować sił w końcówce sezonu. No i to tak wyglądało w secie swoimi nieudanymi zagraniami. Szczególnie liczyliśmy, te backhandy. Tam było 6 nieudanych backhandów, no a set był 6 forehand. Dostała tę piłkę na stronę backhandową, no ale miała tyle czasu, żeby ustawić się forehandem i zaatakować po przekątku. Proszę, takie piłki, które wydawać by się mogły. Jeżeli tak patrzymy właśnie na Georgina, rodzaju kryzysu wśród Węgierek, które były przecież fenomenalne, które zdobywały seriami medale, a najlepsza ich singlistka jest raczej specjalistką od mixta i od debla, bo ona tam głównie odnosiła sukcesy i zdobywała medale Mistrzostw Europy. Ta
cierpliwie też grali. Qian nie próbuje zbyt często tych bardzo ryzykownych uderzeń ofensywnych backendem, tylko forehandem, tak jak teraz. No. I pół minuty. Ten set trwa zdecydowanie najdłużej. W pierwszym 6 minut, w drugim 6,5. Zawsze, kiedy do stołu podchodzi obrończyni, to sędziowie mają ten stoper odsuwkę i ona będzie grana już do końca całego meczu. Tym razem jednak skutecznie. Chila Baturfi zdobyła, tyle że to było już w poprzednim wieku, bo później tylko Tamara Borosz w Paryżu to powtórzyła, a ponieważ no była taka zawsze wesoła rzecz, że wśród naszych zawodniczek przekręcało się imiona i Chila Baturfi była cichą Baturfi, a na przykład Rumunka Otylia Badysk, która była chuda. W języku chińskim stał się ulubieńcem dziennikarzy chińskich. Nie dziwota. Oni wówczas też rzadko kiedy w jakim innym tak języku mówili. 9:30. Będzie czasówka. Aczkolwiek to trzeba odliczyć jeszcze czas na życzenie. No, no właśnie. Piłki na wygranie tego seta. Najlepiej to zrobić od razu. To. Co wczoraj było tak, we wczorajszym dniu prawie nikt nie czekał, tylko od razu. Jak była szansa, to się skończyło. Teraz nie ma. Noż. A tak to jest 11 dla Georginy Poty, 11:8 w secie numer 3 dla reprezentantki Polski. Set czwarty, świetny. To dodaje otuchy, jeśli wygrywa się tak szczęśliwie piłki. No, jak te w końcówkach. My jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, do tego, żeby mówić miała 9-6, a przegrała końcówkę. Tak, tylko że... Ona najpierw musiała zdobyć. Tak, najpierw trzeba było zdobyć te punkty, a dopiero później. Te punkty w końcówkach wyglądają inaczej, jeżeli chodzi o emocjonalny przebieg spotkania. Gra Pota bezustannie w backhand Qian, chcąc ustawić ją w tym backhandowym rogu. Można powiedzieć, że nauczyły się swojej gry. No, brawa dla Węgierki. Trzeba pochwalić, że było najmniej wygodne dla Qian. A jeżeli mówimy o Qian, to tym najmniej wygodnym miejscem jest lewe biodro. Tak, w ogóle gra na korpus jest niewygodna, tak? To jakby tutaj nie można wykonać jakby takiego pełnego ruchu obronnego, nadać jakichś większych rotacji,
piłce. Proszę. Jak Pota w tej chwili czujnie gra i odpowiada na te kontry naszej zawodniczki. Tym razem próbowała zmienić kierunek ataku, ponieważ Pota coraz częściej wracała. Ataki nietrafione, to zawsze... On też ta decyzja o ataku backendem, tutaj innej możliwości nie było. Ona dobiegała do stołu i mogła, jeśli atakować, to tylko i wyłącznie backendem. Szkoda, że po raz kolejny się nie udało. No, teraz nieustawiona też. No. I to czasami nadaje się do skontrowania. No, za wysoko. A wysoko wykorzystała to momentalnie. Oj, szkoda tak. Tych piłek, bo one naprawdę są dogodne do skończenia. Bo widzą Państwo, że one nie są odgrywane dokładnie tak samo za każdym razem, bo obrońca najbardziej chce, żeby to było monotonne, żeby przez cały czas było tak samo. I jeszcze jedno. Ja mam wrażenie w ogóle, że Węgierka... Naszej zawodniczki po tych błędach w momencie, kiedy próbuje atakować. No, łatwo pobity, bo wszystkie pięć gier, jeśli będą kończyły się pięcioma setami. No może tak, tak być. To tak będzie. No, teraz wreszcie ten atak. Przeciwko defensywie serwis nie ma takiego znaczenia jak w normalnych pojedynkach, kiedy grają ze sobą zawodnicy ofensywni. Następny punkt. Tak, z drugiej strony. Pota. O, pod białą linię spadł. No ale teraz na białą linię spadła piłka po zagraniu Georginy Poty. Czas. Tak, czasówka. Wiecie, to ona musi zaatakować przed 13 odbiciem rywalki. Nikt jej do tego nie zmusi, ale... Przebijanie piłki na drugą stronę, liczenie na błąd Poty, byłby to błąd. No proszę. Gierka jest pod ścianą. Oj, szkoda, bo już pierwszy to... A punkty różnicy. I powtórzyła. Proszę. Nie seta. I mecz. I meczu dla reprezentantki Polski. No, wbrew zasadzie pierwszej akcji. No.
przygotowała sobie od razu tym mecz bolu dla Liczyn. Niedobrze, niedobrze. Jakaż odpowiedź! Brawo! Jak ona się ucieszyła. No, naprawdę potrzebowała Liczyn takiego zagrania, żeby ono natchnęło ją otuchą, wiarą. Już jak w momencie oddawania piłki widziała, że jest zupełnie... Pasowa tylko do pięciu. Do tej pory w tej dogrywce tak. Doliczył. W żadnej akcji nie było szóstki. No i brawo, także. Brawo. Jest wygrany ten mecz, bardzo ważny. 13-11 w tym secie, 3-1.